Plany na remake Final Fantasy VII wstrząsnęły graczami. Zszokowała nas zapowiedź System Shock 3. Need for Speed rośnie w siłę, a CD Projekt ma zaplanowane aż kilka najbliższych lat. Tak minął nam kolejny nagrany tydzień. Remake legendarnego już Final Fantasy VII staje się rzeczywistością. Nadal jest nam w to bardzo trudno uwierzyć, ale widzieliśmy już pierwsze fragmenty rozgrywki, a także w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się paru pierwszych szczegółów na temat tego, jak będzie wyglądać ta gra i nie wszyscy fani są z tego zadowoleni. Oficjalna notka prasowa wypuszczona przez amerykański oddział Square Enix wywołała słuszny niepokój. Final Fantasy VII będzie sprzedawany w odcinkach, z których każdy zapewnić ma unikalne doświadczenia. Gracze zaczęli spekulować, że firma chce od nich wyciągnąć tylko kasę i taki sztuczny podział historii źle wpłynie na całą opowieść. Sprawę uspokajał producent gry Yoshinori Kitase, twierdząc, że taka decyzja podyktowana została chęcią szybszego dostarczenia produkcji do odbiorcy. Według niego przeniesienie całego scenariusza zajmie jeszcze bardzo dużo czasu i jeżeli gra miałaby wyjść w jednym kawałku, to musielibyśmy zaczekać na nią jeszcze kilka ładnych lat. Biorąc pod uwagę poziom graficzny prezentowany na zwiastunach, jesteśmy w stanie uwierzyć, że tworzenie tego remake'u jest naprawdę czasochłonne. Twórcy zdradzili również, że system walki będzie bardziej zbliżony do tego z Kingdom Hearts, choć zachowa pewne elementy oryginału, takie jak chociażby wskaźnik ATB. W zeszłym miesiącu bardzo zaskoczyła nas młoda ekipa Night Dive Studios, która ogłosiła pracę nad remake'iem System Shocka. Szef tej firmy, Robert Waters, wyraził również swoje nadzieje, że może w przyszłości udałoby się im we współpracy z innym studiem przygotować trzecią odsłonę tej bardzo popularnej niegdyś gry. Okazuje się, że może stać się to znacznie wcześniej niż wszyscy się tego spodziewaliśmy. W minionym tygodniu w sieci pojawiła się specjalna strona zwiastująca nowy projekt ekipy Other Side Entertainment. Nie minęło wiele czasu, nim został on ujawniony. Okazuje się, że małe studio zamierza przygotować trzecią część System Shocka. Nie jest to jednak przypadkowy zespół. Na jego czele stoi jeden z założycieli Looking Glass Studios, twórców pierwszej odsłony tej kosmicznej mieszaniny strzelanki z rozbudowanymi elementami RPG. Na razie strona jest jednak pusta. Możemy na niej znaleźć jedynie odnośniki do portali społecznościowych oraz mamy możliwość zapisania się do newslettera, by otrzymywać najświeższe informacje na temat projektu. Pozostaje nam czekać na konkrety. Już nie możemy się doczekać, kiedy ponownie stawimy czoła przerażającej Shodan. Nie jest dużym zaskoczeniem, że akcja crowdfundingowa Psychonauts 2 ma się nadzwyczaj dobrze. Zebrano aktualnie ponad 2 miliony dolarów i wygląda na to, że nowa produkcja studia Double Fine zostanie bezproblemowo ufundowana. Psychonauts to ciekawy fenomen. Gra powstała blisko 11 lat temu i była wyjątkową platformówką o bardzo głębokiej i poruszającej historii. Niestety nie sprzedała się najlepiej. Dopiero 5 lat później gracze dostrzegli jej potencjał i tytuł został zauważony. Co ciekawe, w ostatnim czasie Psychonauts sprzedało się niemal 2,5 raza lepiej niż kilka lat po premierze. Jedną z większych niespodzianek tegorocznego PlayStation Experience było zaprezentowanie zwiastuna drugiej części Ni no Kuni. Pierwotnie wydana na 3DS-a gra została przeniesiona na PS3 w odświeżonej i rozszerzonej wersji, by bardzo szybko przyciągnąć do siebie bazę wiernych fanów. Przy produkcji Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom ponownie pomaga Toshio Suzuki, jeden z głównych animatorów studia Ghibli. Tym razem głównym bohaterem jest młody chłopiec, który ma zostać królem, jednak w krainie dochodzi do przewrotu zbrojnego. Chłopak musi ratować się ucieczką, a pomaga mu w tym przybysz z innego świata. W trakcie gry mamy być świadkami dojrzewania protagonisty do pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej roli. Studio Level 5 jeszcze nas nie zawiodło, więc liczymy na porządnego JRPGa na PS4. Steam wprowadził opcję permanentnego kasowania gier z konta, co skutecznie utrudnia wypożyczanie kont za pieniądze. Ten proceder jest niezwykle popularny na Allegro i był prawdziwą zmorą pracowników Valve.
Wielu graczy poczuło się w obowiązku, by dać nauczkę łamiącym prawo sprzedawcom. Kupują oni dostęp do konta, aby następnie usunąć wszystkie dostępne na nich tytuły. Cieszy fakt, że również wśród samych odbiorców znajdują się osoby, które oddolnie starają się zaprowadzić porządek tam, gdzie Valve nie ma bezpośredniej mocy działania. Ujawniono dwa pierwsze screeny pochodzące z drugiego fabularnego dodatku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, zatytułowanego Krew i Wino. Oba wyglądają świetnie pod względem projektowym. Sądząc po odmiennej architekturze miejscówki, znajdują się zapewne w Toussaint, czyli nowym regionie, do którego trafimy podczas ogrywania DLC. Dodatek ma być pełnoprawną historią, która zapewni nam kilkanaście godzin dodatkowej zabawy. Krew i Wino zadebiutuje na wiosnę przyszłego roku. Były prezes Square Enix skrytykował sytuację Kojimy. Po kontrowersyjnej sytuacji podczas gali The Game Awards 2015 coraz więcej osób z branży przyłącza się do publicznego szkalowania Konami. Włączył się również Yoichi Wada, były dyrektor generalny Square, który przyznał, że znając osobiście Kojimę, nie jest w stanie zrozumieć takiego okrutnego traktowania. Takie działanie korporacji wywiera negatywny wpływ na wizerunek firmy i powinno wpłynąć bezpośrednio na wyniki sprzedażowe. Dodał również, że szefostwo korporacji tworzy sobie wrogów na całym świecie, a takie rzeczy dzieją się zwykle, gdy nie ma dobrego przywództwa. Graczom zwykle bardzo ciężko jest uwierzyć w informacje o dużych darmowych dodatkach do gier. Go Studios dotrzymało swojej obietnicy i Need for Speed otrzymał pierwsze ogromne DLC, za które kompletnie nic nie musimy płacić. Wystarczy, że odpalimy nasze konsole i ściągniemy je na dysk urządzenia. Nasze rodzime studio CD Projekt Red zapoczątkowało najwyraźniej trend na darmowe wsparcie dla gier. Autorzy ostatniej odsłony popularnej gry wyścigowej postanowili zrobić krok naprzód. Gra otrzymywać będzie duże, darmowe dodatki przez pierwsze 12 miesięcy od premiery. Nie będą się one ograniczać jedynie do skórek lub pojedynczych misji, czego dowodem jest pierwsze bezpłatne DLC. Wśród jego zawartości znajdziemy całkiem nowy wątek fabularny, 15 nowych zawodów, dodatkowe pojazdy, znajdźki oraz ponad 100 części do modyfikacji pojazdów. Dodano również kalkomanie, utwory muzyczne pochodzące ze starych odsłon serii, a także połatano co nieco grę. Jeżeli regularnie dostawać będziemy tak ogromne pakiety z zawartością, to Need for Speed rozrośnie się do naprawdę olbrzymich rozmiarów. W ostatnich dniach po sieci rozprzestrzeniła się plotka na temat tego, jakoby Cyberpunk 2077 miał zadebiutować na rynku już w przyszłym roku. Adam Kiciński, prezes CD Projekt Red, w rozmowie z serwisem Money.pl co prawda nie potwierdził tej plotki, jednak zapewnił, że jego firma ma już plany na co najmniej kilka najbliższych lat. Kiciński powiedział w wywiadzie dla serwisu Money.pl, że póki co ekipa skupiona jest na promowaniu Wiedźmina, gdyż zainteresowanie tym tytułem nadal jest ogromne. Cyberpunk ma co prawda wyznaczoną datę premiery wewnątrz studia, jednak nie pisnął na jej temat ani słówkiem. Prawda jest taka, że brak informacji o nowej grze Redów wynika bezpośrednio z tego, że studio nie chce odwracać uwagi graczy od Geralta z Rivii. Ten projekt nadal się monetyzuje i cały czas dostarcza graczom mnóstwo zabawy. Biorąc pod uwagę nadchodzący wielkimi krokami dodatek Krew i Wino, ta sytuacja raczej nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Prezes CD Projekt Red jest pewien, że sukces Dzikiego Gonu można jeszcze przebić i prawdopodobnie o to walczyć będzie Cyberpunk 2077. Dzięki za obejrzenie naszego kolejnego podsumowania tygodnia. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie nasz oficjalny kanał PPTV w serwisie YouTube. Widzimy się już za tydzień o godzinie 12, również w niedzielę.